Ty, osoba, która przekroczy próg 5000 zł, otrzyma płytę główną AORUS Z490. Ciekawe. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk. Ciekawe. Ta książka już wyszła, bo to jest jedyny dowód, że gra istnieje. Dobra, ujęcie trzecie. Ten czar jest dobry, kto tam wysyła? Kuchwale, że przepraszam, nie zdążę ten. Pobierz Ride Shadow Legends. To bot wysłał. Więc kurde, trochę smutno wyszło, mam tak, niewidzialni przeciwnicy, przyzywaj duchy leczące, trip, są potem duchy, które są niemiłe dla ludzi. Ok, jest pierwsza różdżka, ta, którą mam, jest bardzo dobra, od razu, wylosowało bardzo mocną różdżkę, to jest słodkie, niestety duży czas pracy sprawi, że ona nie będzie super przydatna. Tak, zwróćmy uwagę, co tam jest... Co jest? Leczycie, tak? Dlaczego... Dlaczego to... A, dobra. Jakby przyspieszyć czas pracy, to byłoby spoko, no. Tak, niestety bez rewelacji, staruszka. Ale mamy tutaj kolejny. To jest dobre, to jest szlam. Ależ... A kwas. Tak, to mogło się skończyć bardzo niemiło. Ale skończyło się miło. Kwas ma ten... Czy to ten szlam ma tę właściwość, że przeżera się przez niektóre materiały. Nie jestem dobry z chemii w tej grze. W życiu też nie jestem dobry z chemii. Natomiast... To jest przydatne, tak? Ma bardzo duże właściwości eksploracyjne. A eksploracja tutaj... O, ktoś tutaj żył i już nie żyje, tak? Dlaczego? No właśnie, zobaczmy. Różdżka z piłą. Piła, co? 0,38. Ta różdżka w ogóle jest bardzo dobra, ma bardzo mały czas pracy. Jakby zamienić zawartość tych dwóch różdżek, otrzymajmy coś ciekawego. I myślę, z racji tego, że wymienimy, pozbędziemy się tej. Co tam jest w ogóle? Team Wonziu. Kurczę, przepraszam, nie zdążyłem tam tego doczytać. Jeszcze pomniejszyłem sobie ekran. Ok, tu już jest koniec. Jedyne, czego mi brakuje, to zdrowia. Jak w życiu. Bo można by... Tam jest Pan Diabeł, który jak widzimy... Żyje w samotności, można by go wyzwolić. Ty świetny, myślałem, że nie jest odporny na swoją toksyczność, ale nie jest. W sensie dostał tym samym pociskiem, który on produkuje. Mamy tak, 250 zł. Jakby mieć jeszcze tak zwane serduszko. O. O, moment. Jakby zachęcić Pana Diabła, by przyszedł do nas tutaj. Mamy duchy leczące, więc... O! I teraz w wodzie święconej, jak w życiu, diabeł odchodzi od nas. A tam jest w ogóle ten piękne opakowanie z tym. I losujemy coś pomiędzy tak... Ulepszenie różdżek. Jakby się udało wam to wylosować, to to jest game changer. Te różdżki są już bardzo dobre, a będą jeszcze lepsze. I mamy w ogóle zmniejszony ten giant coś tam. No, przykład zobaczymy, czy czat działa i ten. I dzięki. Dobra. A to są jeszcze Hatifnaty, które oczywiście stegujemy. Dobra. i wszystkie różdżki w okolicy robią się lepsze. Zobaczcie, co się stanie. Jak dobrze pójdzie, tak, za 3... Chyba już jest. Doszło do niesamowitego czasu reakcji. Minus 10... minus 1,1 sekundy. 13. To już... Tym już można prowadzić wspaniały ostrzał. Tak? Szlamowisko. Strasznie dobre. Boję się tego testować. Bo to jest jeżdżąca śmierć. Tego się... No, wystrzelimy i pójdziemy. Mamy tak, przy okazji. Jakieś modele różdżek, ale raczej one będą słabsze niż to, co mamy. To jest słodkie. Always cast. Pioruny, czy tam fireball to sprawi, że... Być może zaprzyjaźnimy się z tą różdżką jeszcze. I teraz tak. Jest... Oj, to jest piękne. Loteria perkowa. Dzięki temu zawsze może być tak, że wezmę coś i jeszcze mi zostanie, więc weźmiemy wszystkie. I następnym razem to jest ekstra życie. No niech będzie. Jak się zabiją, mnie to się respawnuje. Teraz stworzyć dobrego builda. Więc ta różdżka ma minus 10... Patrzcie na to. Jak podmienimy jej tutaj parametr... Aj, powstaje tak naprawdę... Okej, trochę ten czas opóźnienia tutaj robi jednak. Teraz ty. Masz minus 18, to generuje plus 17. Tak czy jak jest szybkie. 25 poślizgu między tymi. To jest niebezpieczne, to schowajmy. Giant Spitter Bolt. Zobaczmy Giant Spitter Bolta. Spitter Bolty okazały się bardzo skuteczne. Ile ty masz ten? 40 many. Spread duży, ale zadaje 15 obrażeń. 2 razy więcej niż te zwykłe. Skoro mowa o liczbach, tylko w zeszłej edycji udało się dotrzeć do 80 000 rodzin. Okej. Moment, patrzę tutaj. Jakby dać te właściwości tu. Mam strasznie dobre różdżki. Są nieprzyzwoicie dobre. To może zabić każdego. To może być bardzo dobre. To jest słodkie w warunkach eksploracyjnych. I teraz to w charakterze tak, pacyfikacji i kopalni, bo idziemy do kopalni, to nie jest nawiązanie. To strasznie mi się podoba ten ogień ciągły. Kurczę. Nic do rozwalania skał, nie wiem ten... O, dziękuję, że mam jeszcze zdrowie. Mamy strasznie niezbalansowanie mocny build w tym momencie. Nie wiem, którą różdżkę porzucimy. Wydaje mi się, że tę. Ona jest też bardzo spoko. Chociaż... cast delay minus 10. 270 mana maxów. No to zniknie z naszego życia. Co więcej, możemy jeszcze zażądać... zmniejszenia rozrzutu. I to mogłoby sprawić, że będziemy mieć skoncentrowany... Troszkę wolno się regeneruje, że to jest tak mocne. Dobra, przetestujmy na żywych stworzeniach. Chociaż jeszcze kusi mnie, by zakupić tę różdżkę. Tak? Jak zakupimy tę różdżkę, w sumie raz się żyje. Ona wygląda źle, ale to może być ostatnia rzecz, którą zrobię w tej rozgrywce. Jak podepniemy odpowiedni czar... O tak. Oj tak. Oj tak. Możemy uzyskać niezłe efekty. Szkoda, niektóre różdżki będziemy musieli się... Okej. Dobra, proszę już przestać. Oj. Nie jest to... Ha, możecie mnie leczyć? Jezu, dziękuję. Tak, czyli... To będzie dobre do zamkniętych pomieszczeń, które będziemy chcieli oczyścić. Żyjesz? Jezu, wspaniałe. Ich krew jest żelatyną wieprzową, więc to proszę się nie obawiać, to jest ten. To się nazywa fachowo szlamik. Ojej, ojej, ile pieniędzy tu było. Nie wiedziałem, że tu się powstał cmentarz do tych wszystkich stworzeń. Wspaniałe. Mi się wydaje, że wybierzemy się na wschód. Tam jest kraina... A zresztą zobaczycie. Tak, tak, tak. Idziemy do krainy grzybów. Tam mieszka takie upośledzone zło. Powinno być zabawnie. Ojej. Ok, co wylosowaliśmy? Osłaniające duchy? Jezu, dziękuję. Żyjecie? Trafienie bezpośrednie nie jest istotne, ale trafienie niebezpośrednie, kiedy... Halo? Momencik, bo ten, muszę zobaczyć. Jesteście cali? No, został pieniążek. Dobra, idziemy na wschód. Że to na zachód. A, na zachód, przepraszam. Dobra. Takie skojarzenia miałem już. Okej, dziękuję. Proszę mnie trafić. Pinocchio 9.4. Jesteś moim rzucaczem tego, tak? Okej, 200 zł jest. To jest bardzo przegięty build w tym momencie. Potrójność czaru. Dla samej tej właściwości można by to zabrać. To nie jest najlepsza różdżka, ale... A, zresztą zobaczycie. Prawdopodobnie stworzymy potwora. Oho. Uwaga, puścimy tam... O Jezu. Wspaniałe pieniądze. Jak to... Mamy tak zwaną... Tą... Immersję totalną, bo zbieramy pieniądze i w grze, i w życiu. Przepuścimy jeszcze raz. Okay. Oczyszcza z powietrza. Ale tam mają życie piękne. To są płonące hałdy węgla w ogóle. Pole siłowe. Jest serduszko. Wspaniale. Oj, oj, oj. Mamy bardzo dobry zestaw czarów. Teraz tak naprawdę... Jezu. W sensie strasznie mi się to podoba, co tu się dzieje. Nic nie przeżyje, jeśli dobrze pójdzie. Okej, kochane robaczki. Ojej, jak to się aktywuje, będziecie świadkami czegoś pięknego. Tak? Czy to już weszło? Tak. Zostawiamy za sobą ślad prochu. W sensie my pociski. To już jest pożoga totalna. Trzeba mieć tam donatów. Ustawiłem zbyt małe okienko. Już przepraszam, już będę czytał. Tylko muszę czytać... Coś tam pan Chmielarz napisał, tak? Wszystko ok? Jest pan Niklaus w ogóle, dzień dobry jeszcze. są za szybkie, nie? Ja się nie znam do końca na tych knightach. Wiem, że to jest sztuka szybkiego czytania, to warto nad tym pracować, ale... nie wiem, czy ja chcę iść do krainy grzybów. W sensie nie wiem, czy potrzebuję czegoś stamtąd. Jeszcze. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą wiedźmą w tej grze. Mam duszka, który daje mi tarczę. Ten DPS jest bardzo dobry. W sensie te obrażenia, które zadaję tutaj, tak? Oni są zmiatani z powierzchni ziemi. Proszę, to z Cthulhu. Stworzenie, które jest przyjazne ludziom. I z niego tutaj dużo nie zostaje. Okej, karły bojowe. Okej, pieniądz tylko, żeby się... No nie widzimy, żeby to była ciekawa różdżka. Niestety. Okej, rozsypało się niestety, zepsuliśmy Cthulhu. Spadamy niestety, dobra? Bo tam jest niebezpiecznie, a... To jest build, który może nam... Potrzebujemy teraz tak naprawdę odporności. Ten podmuch jest ciekawy. Zamrażanie wokół jest ciekawe. Pozdrawiam z czym? Z kuzynką? Z rodzinką? Kurczę, właśnie ten. Mamy tak. Szybsze różdżki. Zawsze dodaj ten. I szybszy ruch. Zacznijmy od szybszych różdżek. Ach, nie przelosowało następnego. To sprawi, że... Nie wiem, czy da się zrobić jeszcze szybszą różdżkę, ale tworzymy jeszcze szybszą różdżkę. Ta różdżka ma czas 0,02 sekundy. O kurczę. To może być bardzo dobre. To może być niesamowicie dobre. Boję się, co się stanie z tym. Team Bonkol, leżę chory w łóżku, czy w kiblu tam było? Team Wonziu, Jan Paweł, bardzo... nie wiem, czy możemy tu chodzić na te tematy. Ja bardzo chętnie, ale wiecie jak jest. Nie wiem, czy to jest niezbyt mocne jak na nasze te warunki. A to? W pierwszym ładowaniu. A z ciebie zabrałem czemu różdżka? Bo miałaś ten czar potrójny, nie? Jeszcze jak do tego dodamy. A to jest Gunpowder Arc. Chyba nie ma sensu. Ciebie byśmy wymienili na przyszłość. Co dzisiaj po NVIDII? Na NVIDII! Nie wiem, czy wpisałem. Nie on cię NVIDII, bo ten jest jakiś turniej. Ludzie grają w jakieś gry. Weźmiemy ten podmuch, dorzucimy go tutaj. Oje. 110 mi zdrowia. Czy leżałem kiedyś chory w kiblu? Tak, oczywiście, jest najlepsze miejsce, tak? Czy nie będzie Call of Duty? Nie, no będzie, to... Gorący tytuł, powiem tak. A więc ciężko go olać. Mamy tak, do broń snajperską, broń hakersko niszczącą Polskę. Boję się tego dołączać tutaj. Jak dołączymy to tutaj... Ej, jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Ej. Dobra, jestem bardzo ciekaw tego. Halo? Nie, no to jest piękne. To jest tak piękne. Takiego rano długo nie będzie. Będę go długo wspominał. On chyba... A to jeszcze nie są moje ostatnie słowa. Jakby to wzmocnić. Tak? Jest Pan Diabeł. Zobaczmy, jak sprawdzimy z Panem Diabłem. Cały czas żyje. Ale proszę. W tak krótkim starciu. Co tam wylosowaliśmy w ogóle? Jezu, coś wylosowało. Osobista niewidzialność? To stało chyba. Jest dużo pieniędzy. Co tam jest? Team Miniwa. Kurde, nie... Widzę tylko ten... Aha. Przez lód się nie przebijemy? Ty, mamy problem. Uwaga, bo wyciągnę naj... Okay. Nie wiedziałem, że to... Okej, okay, tam coś... Stworzyłem potworki. To jest piękne. Okej, okay, kim ty jesteś? Wow. No tak średnio, no. Tak średnio. Tak średnio. Jakby ta różdżka, albo czego Always Casta. Ona... Nie wiem, czy ten Always Cast nie będzie porzucony przeze mnie. Potrzebujemy teraz bardziej wspomagaczy. Boję się, że to przeżyło. Wow. To jest fantastyczna ilość obrażeń na sekundę. Albo obrażeń zadawanych w czasie. Nie musimy się ograniczać do sekund. Jakby nabrać odporności na ogień. Co to? Feromony robaczka. Jeszcze... Dodajmy to, że to ma właściwość odpychającą, tak? Więc te biedne istoty nie dość, że dostają ostro... No cierpią, tak? Czy może nie cierpią, ale no boli. To jeszcze... zostają odpychane. Więc jest to absolutnie broń z gatunku BHP. Dodaj odporność na eksplozję. Zaraz planetarka te... Kurczę, nie, dobra, powiedzcie mi. Szybko lecą te, nie? Teksty. Tu ktoś odszedł. Ktoś odszedł, który zdążył wykopać taki... To mógł być jakiś mały robak. Albo to. Jakby lekko wzmocnić te małe kuleczki. Team Bonkol. Polak za granicą, coś tam. Nie, znaczy, możemy się zabawić w szybkie czytanie, ale nie jestem jeszcze w stanie tego ogarnąć na tym poziomie, żeby tak czytać czat i grać, cytując z klasyków różnych szkół streamowania. Jezu, wpadły mi tam pieniążki. Lepiej dobry gameplay niż czytanie. Czy lepiej, żeby nie umrzeć teraz, nie? O kurde, dobra, moment. Powstają jakieś cheaty teraz. W sensie, że dostajemy jeszcze jedno ulepszenie różdżek. Boję się myśleć, co tak naprawdę się teraz stanie. Teraz mamy przecież jakiś... To. To jest laser. W sensie... No może... Nie laser, wychodzimy stąd, muszę to przetestować na... Halo? O Boże! I to jest właśnie to, tak? Nie można czytać czatu i grać. A teraz trzeba. Czyść szybko mapę. Spadam stąd. Spadam. Tu jest niestety niebezpiecznie, tak? Widzimy, tutaj są dużo elementów. To jest dobre. To, jakbyśmy to zabrali ze sobą, mimo tego, że nie jest dobra różdżka. Chociaż minus 10. Ma bardzo ładną, to ma bardzo ładną regenerację many. Ten recharge time w ogóle mi ujemny. To jest jest niewyobrażalne. Kurde, pasowałoby dostać umiejętność, która pozwoli edytować różdżki. Halo? Dobra, spadamy stąd. Okay. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co się stanie. Teraz tak, tym drugim właściwością są feromony robaka. Tu są serducho. Zaczynają się ciekawe właściwości z różdżek. Jest na przykład czar, który jest czarem piorunistym. Jakby mieć odporność na eksplozję. Na przykład mamy tak. Ogień gazowy. Chciwość. O Boże. Możemy się skupić na tych dwóch. Nie wiem, czy to ma sens. Raczej nie ma sensu, biorąc pod uwagę fakt, że w tym momencie, moment, mamy mniejszy czas przeładowania niż czas między tymi. Jeśli odmienimy, damy to w ten sposób, będziemy zawsze strzelać potrójnym pociskiem zadającym 9 obrażeń. Z częstotliwością... O Boże, mamy minus... Szczerze, nie wiem, co się dzieje już, powiem do końca. To też nie jest złe. I jest bardzo bezpieczne. BHP 100% to są czary. Mana charge jest z rzędu 100, 170. Pytanie brzmi, czy jakbyśmy podpięli... Nie zawsze, bo masz szufla. A, tak, szufel, to prawda. Szufel jest tutaj istotnym problemem. Żeby dać tam jeden czar, ale mamy potrójny, tak? Jak damy go pojedynczy, to co to sprawi? Małe duszki dziecięce. To bym sobie zabrał do kolekcji, żeby mieć piorun w razie czego. Kamień. Nic do kopania nie mam. To jest prawda. To wszystko jest prawda. Team Bonkol. Lecimy nieco. Lecimy niecoś tam. Czyli mamy takie coś. Ewentualnie. Nie wiem, czy dużo szybsze jest wyładowanie całych... Jest szybsze. No. Pytanie, czy dużo tracę, wrzucając tutaj tylko jeden czar tego typu. Cast delay minus 32 i research time. Ja próbuję zrozumieć zależności teraz między tym, ale to już jest jakiś wyższy ten. Sprawdzić DPS na pomniku. To jest bardzo dobra rada. Dochodzi do setki. Kiedy załadujemy to potrójną wartością czaru, to wtedy mamy... Dochodzi do 180, ale szybko się wyczerpuje. Więc mimo wszystko, tak, dlaczego w broni jest na przykład tryb burst? Bo zwiększa szansa trafienia przeciwnika. Więc dostajemy ten. To jest piękne. I na wszelki wypadek to. Aj. Zacznijmy od przyjaznego... Uwaga, wchodzimy. To jest jak był taki serial dokumentalny o doktorze Manhattanie, który też wyparowywał ludzi. Oho. Snajper. Jezu, wspaniałe to jest teraz. Tak? Jest bezpieczna broń dla użytkownika. Tak? Oczyszcza korytarze w sposób znakomity. Bezpieczna, czysta. Marzenie. Tak? Patrzcie tam. To tam co wylosowaliśmy? O Jezu, Stevari. Skurczybyk jest tam. Jest mocny cały czas, jest mocny. Ale zaraz myślę, że go pojedziemy. Tylko ogarnijmy high ground. Okej. Stevari, co? Gość dysponuje polem siłowym. I dzieje się zjawisko ciekawe, no wiecie, wysypujący się z niego proch, który jest... Musimy go sprowokować tutaj. Jeszcze żyje. Ty, bez jaźni tędy przejdzie, to by było słabe. Jedna z ciekawszych walk ze Stevari. Podoba mi się, że cierpi, tak? Tylko to jest mocny przeciwnik, tak? Siedzi w tych zasypanych. O kurczę, przeszedł. Dobra. Oj. To była walka bez użycia mózgu, tak? Sorry, już jestem, przepraszam. Bomby, walnij. Co tam jest? Reggae. Mamy do wyboru. Ślad, deszcz skarbów. Zostawiam to wam. Boom to chyba boom. Jezu, jakie to jest piękne. Nie? Jest tylko ogień. Musimy wtedy poczekać, aż powietrze się oczyści. Tam jest... to jest metan, z tego co tłumaczyli mi? Czy propan? Deszcz skarbów. Życie jest piękne. Chcielibyśmy dostać tutaj mimo wszystko, ponieważ mamy tam zjawisko... O Jezu, przepraszam. Nie chciałem z tego do pana strzelać. Boję się, że gość zdech niestety. Tak, szkoda, że zdech. Ojej, mamy problem. Dobra, doszło do chaosu. Dobra, jest bardzo niebezpiecznie. Musimy ich wszystkich wyparować w porę. To jest koniec. Nie kontroluję teraz tej jatki. To koniec. Chyba, że gra zwolniła. Ty! Odnowiło mi się zdrowie, tak? Bo zginąłem. Tak, dobra. Bo miałem tego całego anioła? Nie. Nie wiem, co się stało. Tak, co się stało? No i tu jest problem. Widzimy, że niestety zdrowie jest zakute... Okej, co się stało? Czemu ja żyję? Extra life. Dobra, okej, tak myślałem. Team Bonkol. O Jezu. Dobra, idziemy. Chciałbym pozbierać te pieniądze wszystkie, żeby się nie zmarnowały, ale w skrócie nie warto. W sensie, no jest śmierć... O, jest jeszcze pożar. Jakby to wzmocnić. To jest bardzo ładny czar. Różdżka jest taka sobie. Ale czar pozwoli nam... mniej więcej przeżyć. Oj. Daj perki do wrogów, przyzwij duchy leczące. Duchy leczące... Będziecie mieć poczucie, że macie wpływ na streama, ok? Bo mnie uleczycie. Ja tymczasem próbuję się przebić. Do serca, żeby mieć jeszcze zdrowie. Bardzo ładny dźwięk z tego. Hej. Ziomki leczące są. To jest cheat. Ale trudno, dzisiaj możemy. One są pijane? Coś nie mogą we mnie trafić. Oj. Ojej, to jest... A gaz. Chłopaki, leczymy. Dobrze. To jest niezbalansowany cheat. Czy ta gra nie jest do końca zbalansowana? Nie ma się co bulwersować, niemniej... Kto tam wpłacił? Uwaga, paka 747. A propos paki 747. Czekamy na VR-ową wersję Flight Simulatora. Testy już podobno trwają w zamkniętej grupie. Nie ma niestety żadnych przecieków. Dobra, ja stąd spadam, ok? Bardzo bym tu chciał zostać, bardzo kocham to miejsce. Ale mam 1988 pieniążków i ten... Ej, 229 punktów zdrowia. Od razu wezmę następny, bo ten 240 to jest chyba jeden z maksów. Critical Plus. To jest ważne i wytłumaczę dlaczego później. Okej, to są takie sobie te czary. Ewentualnie Stainless Armor, ale to... Resztę przelosujemy. Mamy tak. Nie ma więcej odrzutu. To może być słodkie. I... co wylosowało? Dobra, ci to osłona. I to jest chyba stały parametr w ogóle, nie? Nie, to jest tymczasowe. To sprawia, że dostaje automatycznie wszystko 33 delaya. Ale biorąc pod uwagę, że ta różdżka ma delaya Minus 32. Boję się, że możemy stworzyć coś, co będzie gigapotworem. Upewnijmy się do tego. Patrzcie na to. Oho! Ten... Czy edycja mi przepadła w tym momencie? Kurczę, moment. Kurczę, przepadła edycja. No niedobrze troszkę. Bo chcieliśmy dodać jeszcze Criticala Plus. Wtedy mielibyśmy już... to byłby kosmos. Tak powstała taka różdżka. Taki dziwolem, tak... Te... No nic, będziemy musieli walczyć tym. Kurde, niedobrze, jest bardzo... Kurde, no słabo, tak szczerze, niestety z tym pan. Tak, ładnie to kosi. I to jest praktycznie game changer, biorąc pod uwagę parametry. To spająk? Przepraszam, czy w sensie... Halo? Ktoś tam wpisał Team Wonziu. Nie mogę, nie zdążę doczytać, sorry, bo ten... Nie mogę tak, bo walczę z... Oj. Pająki są bardzo ładne, bardzo mocne. Jest kilka problemów, tak? Nawet widzimy to, że niestety... Chyba zdech, ale... nie chcę tracić tych różdżek. Z teleportatem. Oj. Technicznie można by już spadać. I nie narzekałbym wcale na to. Co tam wyszło? Nowa różdżka. Oj. No ładna, tak? Nie chcę tylko sprawiać przykrości. Coś w niej jest. Ja niestety muszę wrócić dopracować te, co mam. Tak. Aha. No pali się. Weźmiemy od razu pieniądz, tak. Mamy tak, migocząc... Infestation, nie znam tego, można to sprawdzić. Zredukować czas, poczwórny czar. No i proszę, jest na przykład coś ważnego, takie jak Critical Hit Plus, automatyczny. Oraz odporność na eksplozję. Okej, dobra. Jedziemy, więc tak. Mana... Jak dodamy do tego, tak, czy to zabiera jakiś czas, trochę zużywa, trochę many. Ty, miało być bez knockbacku. Gdzie za oszustwo? Jeszcze raz. Nie daję, nie wezmę tego. Czy mi się to śniło? Że był modifier... Nie więcej krytykalów. Enemies, okej, dobra, to przeciwnicy. Bo to widzicie, niestety ustanie tutaj jest ciężkie. No ale okej. Teraz to. Czy ty jesteś tym gigaczarem? Że przeciwnicy wysuną. Różdżka dla lewitacji. Moment, teraz trzeba na trzeźwo pomyśleć. Okej, co się dzieje? Okej. O, panie... Która z was była ten? Ty byłaś... Jak do tego damy, zobaczmy jak to się dzieje. Okej. Pamiętajmy, że to wszystko ma Critical Plus. Teraz ty, tak? Jedyny problem jest, że się człowiek zapala. Tak? Jak w życiu. Ale działa to słodko. Ty? Ty też coś wart w ogóle, tak z ciekawości? Bo tutaj ten czas 57 wchodzi w grę. Jak wiesz, dorzucić to, tak z ciekawości. Czy mamy tak? Deszcz z karu, dziękuję. Nigdy nie byłem tak wzruszony. Coś wam kupić? Sprawdźmy w takim razie, czym jest Infestation. To jest projectile. Chips. Tym samym mamy czar, który na początku daje nam dużego bursta, który ładnie naparza, a potem przechodzi w bezpieczne ostrze. Ja bym to zostawił. To jest ciekawy miks. I na razie tyle. No to by poszło... To jeszcze jest czasami warte, jakby trzeba było przykopać. Tak, bo w najgorszym wypadku przyrost many pozwala na to, że mamy ostrzał płynny tego bursta. A jakby co, możemy kopać i robić inne rzeczy. Plus jest to szybkie. To do snajpowania, jakby jeszcze... Nawet nie wiem co do tego... To ile to zabiera many? Zostawmy to na razie dla dziecka później. Ok? Z tego raczej nie skorzystamy. Wyrzucimy niebezpieczne rzeczy. Tam, ta różdżka pewnie pójdzie pod wymianę i ta. Zabije się tym infestation. No właśnie tego wyłączyłem. Idziemy, tak? Jeszcze tylko myślę, co tu jeszcze jest. Że czas dłuższy, czworokrotny czar. A, wezmę, jakbym się potrzebował do eksperymentów. Okej. Uwaga, cześć. Okay. Jak widać na załączonym obrazku, który jest streamem, mamy dużą skuteczność, dużą śmiertelność wśród wrogów. Tak. To jest krabobot w ogóle. Chyba zdech już. Jedyny problem jest to, że możemy się zapalić. To jeszcze nie jest... Nieco odporności nie mam. Ojej, lasery. Ja je chyba będę wyłączał. No bo to jest niebezpieczne dla takiego człowieka. Małe Cthulhu. Nie wiem, czy to jeszcze żyje, ale już nie żyje chyba. Co jest? Dobra, sorry. Gość był relatywnie twardy, wytrzymał parę sekund naszego tego, ale to przez moje nieogarnięcie. Przed wybuchami nie muszę się chować. Wiem, ale boję się pożarów jeszcze, tak? Jak całe życie się boisz wybuchów, tak to... Ty, nowe OST jest. Dobra, zostało mało relatywnie zdrowia, 120 coś to nie jest dużo, więc spokojnie, teraz tak. Ok, jesteśmy w stanie przebić się przez ściany, wykorzystując... magiczne... Jezu, nawet chyba... Nie wiem, czy to się nie przebija przypadkiem nawet. To jest jeden z wspanialszych ranów w tej grze. Czy mój pies się boi petard? Nie bał się jak był mały, ale potem On się wychowywał z innym psem ze schroniska, który się bał petard i się nauczył bać petard. Czy wybuchów. Ale nie do końca, no ale boi się przy tym psie. Najgorszy to zły wpływ kolegów. Aj. Nauczył się też na przykład szczekać. To jest też ciekawostka. Halo? Szkoda, że nie mam świetlnego. Mogę zrobić jako fantazję. On mógł wyjść bardzo nieźle na tych różdżkach. Uwaga, coś tu leci. Oj, nie wiem, czy żyjesz? Lubię tą taktykę, że najpierw... O! On mnie zaskoczył. Oj, dobra. Jego trzeba wziąć na blisko. Wtedy go przejechać tym... No mówię, ta konstrukcja różdżki pozwala na ciekawe... Żyjesz? Ona jest bardzo bezpieczna. Z bliska jak się naładuje, oddaje salwę z całkiem mocnych tych czarów. Tak? To i to, tost. O Jezu, przepraszam. Żyjesz? Jedyny problem to mówię. To jest chyba krabot. O, łaga, bombo, o, moment. Spokojnie. Oj, będzie brakowało zaraz wody w Polsce. To jest problem. Okej, jest śmierć. Stajemy przed widmem śmierci niestety. Co jest? To jest powiadomienie, gratulujemy tam koledze. Tymczasem... Bardzo nie chciałbym umrzeć. Teraz. W grze. W życiu też. Okej. Pokażę wam, jak się gotuje. Musimy teraz zamieszać tę wodę. I powinniśmy dostać w miarę czysty roztwór. Że laser z filmu Resident Evil. Ten ze sceny w tym, w pomieszczeniu z laserem. Okej, udało mi się dokopać do gleby, tak? Stąd będę w stanie przekopać się w dół. Ten, dobra. Mamy więc wodę. I zejdziemy do sąsiada tędy. Ja się boję, że tą rundę chyba dokończymy u mnie, bo w ogóle jestem tylko do drugiej. Okej, woda sobie wycieka. Usuń, dziękuję. Okej, to jest magiczny bolt z tym plus, light shot. To jest ciekawe, krótko mówiąc. My sobie to wrzucimy. Aj. Nie wiem, co do mnie strzela niestety. Wiem, że... O Boże. To jest koniec. Kurde, szkoda. Nie wiem, co tam się działo. W sensie, zniknęła ziemia, jasna, ale coś miało super zasięg na nas. Możemy zrobić cheata i poczekać... Nie, trzeba umierać po prostu. Żyjesz? Szkoda. Kurde. No i to jednak zdążymy przed 14. Że zrobaczek, który strzela, dziękuję. To jest tak, że przeciwnicy mają niestety większy zasięg widzenia, czy widzą poza ekranem często. Kwas. Bardzo groźny. No ja mam tutaj ładny ten, zrobiłem stanowisko strzeleckie. Nie wiem, czy ten ziomek przeżył. Znaczy, zakładamy najgorsze, że przeżył. Chcemy się wbić w ziemię i dojść do końca, nic więcej. Słyszę, jak coś tupta. Przerażające tuptanie śmierci. Oj. Okej, jest pan prezes. Okej. Nie ma, są tylko duszki. Teraz nie wiem, czym jest glisten. Możemy sobie sprawdzić glisten jeszcze przed śmiercią. Jest terminator pod nami. Okej, zdech. Jest drugi. Też zdech. Kolega leczący. Jego by na upartego można przeprogramować, ale... Ale już nie ryzykujemy. Czy nie mam jak nawet, no. Glisten, co to znaczy? Aha. Aha. Okej, to chyba już przerabiałem. Olej. No. Fajnie. Oj, przebijamy się dalej na dół. Oho. Mam nadzieję, że to ich powstrzymało. Halo? Nie wiem, czy to nie jest jakiś przyjaciel, ale nie mogę ryzykować już spotkania z kimkolwiek. Hej? On leczy sam z siebie. Kto leczy sam z siebie? Ktokolwiek miał leczyć albo miał nie leczyć, już nie żyje. Niestety, ryzykujemy tutaj. Czy nie ryzykujemy? Polityka zero miłości, zero przyjaciół. Uwaga, otwieram. Czy tylko coś tu zostało? Jakieś pomyczki. Team Miniwa. Okej, widzimy światło. Spróbujemy je zesnajpować. Jedno zgasło. Albo odleciało dalej. Wydaje mi się, że pójdziemy w tą stronę. Najpierw. Ale wniosek jest taki, potrzebuję odporności. Niestety. Tutaj wyszło, że... nie wiem, czy będzie druga szansa tak naprawdę. Okej, tutaj jest coś, co... No właśnie, ojej. Tego nie wdychać. Okej. To jest... zamrażający gaz. 6 HP. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, dziękuję. Pójdziemy tędy jeszcze. Team Bonkol, pamiętajcie, że trzeba pomagać. Okay. Spróbujemy wyjść tędy. Że symulator górnika. W kopalniach nie jest aż tak niebezpiecznie. Okej. Lód. Pojawia się skrzynia. Okej. Analiza. Oczyścimy, zejdziemy do kolejnej dziury. Patrzcie, jaki to ma odrzut, nie? Powolnymi seriami. Okej, coś tutaj idzie. Mały robak. Dobra. Jakby co, zdech. No i coś tam zrobiło... Moment, czy tutaj przyjdzie... Tu jest okej, tu jest w miarę zabezpieczone. Okej, to jest prawdopodobnie już grunt świątynny. A! Dobra. Skubańcy przebili się. Moment. Nie, to nie jest grunt świątynny. To może być, to nie jest grunt świątynny jeszcze. Otwieramy kolejne wrota. No, jestem. Okej. Tu jest jakaś duża przestrzeń. To nie jest bezpieczne. Mamy tak. Robak. Przyjacielskie duchy. Chroń stwory. Bullet time. Przyzwij robaka. Proszę wszystkich ojczyzny o wsparcie. A jest pan Ktułowiec. Poszedł sobie. Umowa nam była taka, że on przeżywa i ja przeżywam. Ej, przyjacielskie duchy. One no, słodkie, dziękuję. Aha. Walczą z diabłem. Okej, załadować. Raz, dwa. Dobra. Okej, to jest prawdopodobnie ziemia świątynna. Skały, materiał, robak. To jest ten robak, który prowadził ten ostrzał. Nie? Zostaje tylko dojście... Chyba zdech. Ale jest mnóstwo jeszcze jego towarzyszy. Terminator jest, uwaga. Dobra. Jesteśmy. Od razu wezmę zdrowie, bo tej ilości... Dobra, jeden to nie jest dużo. Okej, zostało nam 17 minut. Została jeden etap boss. Zaczynają się ciekawe rzeczy. Widzimy w różkach przejaw na przykład wzmacniacza mocy. To będzie coś, co będzie bardzo potrzebne i bardzo dobre. Wzmacniacz mocy powinien w zupełności wystarczyć. Prawdopodobnie zaraz weźmiemy i ten. Tylko zacznijmy od przetasowań. Krew olejna, pokój z bozią. Jest coś pięknego. Odpychanie pocisków. Okej, niestety nie wylosowało, żeby można robić kolejne, ale tak jest dobrze. Więc tak, pożegnamy się. Fajne rzeczy. W ogóle nie testowałem tego, bo nie było czasu praktycznie. Więc mamy tak. Poczwórność. Jedną już mam. Spoko. Magiczny bolt z timerem. To w połączeniu z... Bo wszystko się opiera o te 2 giga różdżki, które są kosmiczne tak naprawdę. Możemy sprawdzić, co się stanie, kiedy damy giga... Bolta z timerem do tego? Nie wiem, czy... Proszę sprawdzić. Aj, bo ten timer jest czynnikiem komplikującym dosyć. Uwaga. Wspomnij o celu. Dobry cel, tak, przepraszam. Jesteśmy, tak, przepraszam. To jest gramy dla szlachetnej paczki, sorry, spałem sobie. Tak. I cel widzicie na ekranie. Już moment, sprawdzam wszystko, czy coś ważnego tutaj nie poszło. Jakby co, gramy cały czas, tak? To był w miarę inauguracyjny strumień. I lecimy dalej. Moment, przepraszam, mi myszka się wyłączyła. Aż sekundę. Oho. Ciekawe, Messenger przestał mi działać. Nie wiem, czy to jest błąd systemu? Czy błąd ludzkości? Sekundę. Strona jest niedostępna. Że Marek mi zbanował, nieźle. A, dobra, teraz zrozumiałem. Ale tak, znaczy mi się, przepraszam, mi się wydawało, że jest informacja na ekranie, tak? Ale oczywiście potwierdzam to. Gramy dla szlachetnej paczki. Dobra. No to zostało nam 9 minut, więc ten. Straszyłem się, że coś tam, jakieś pomijam istotne informacje. Przepraszam, mamy tak. Macie, zostało 9, nie wiem czy zdążymy dojść do tego bossa, natomiast będę chciał jeszcze przerobić jedną rzecz. Więc z tego raczej nic nie wyjdzie. Możemy tą różdżkę porzucić, ale porzucimy ją biorąc tę różdżkę, gdzie widzimy są czary wzmacniające. I one są ciekawe. Team Wonziu. Pozdrawiam, pan Patrol. Jakby dać więcej mocy do jednego z tych czarów zwykłych. Tak, zobaczmy, czy powstanie coś niesamowicie. Jaki jest jeszcze wpływ? Tak, tylko zwiększa obrażenie i zwiększa obrażenia o 10. Tylko tu jest ten burst mocy pierwszy. Kurczę. To kopanie się już nie przyda, od razu powiem. Glitter był nieskuteczny. Ta różdżka... Ona jest w sumie słodka. Tylko tu mamy ujemny czas reakcji. Zobaczmy, ty. Jest problem, że ten timing niestety sprawia, że ten czar jest bardzo energochłonny. Ale wydaje mi się, że w tej różdżce może być przyszłość. Ona jest troszkę wolniejsza, ale... Takie konkretne nawalonko na początku... Może dużo dawać, zobaczmy. Jedyne, czym ona cierpi, to ten czas recharge'u. Chyba, że pójdziemy w to. I mamy wtedy konkrecik. Jeszcze dajemy Frozen Charge'a, który sprawi, że będziemy nie dość, że masakrować, to zmrażać. Może być to słodkie. Nie wiem, czy nie zostawić sobie tego ładunku kopiącego, ale chyba damy go tutaj po prostu. I teraz tak, dorzucenie tego z uwagi na charakter... Bo tak sprawi, że każdy. Tak, a tak sprawi, że co któryś. To wolniej ją wyładujemy. I widzimy, że pierwsza salwa dochodzi do 200 punktów i morduje. No właśnie, no, trochę rozkmin tu zostało. To zabiera nam 10. To 5. To mrożenie może być bardzo istotne. Iść na górę. O czym mówicie? To są dwa czary w ogóle. To zaraz, tam atak. 12. 0,5. No jest pod każdym względem lepsza. Jest bardzo fajną różdżką. Aha. Może olej. Mam nadzieję, że... Nice, edycja się skończyła. Zaczęła się już tylko wojna. Nie wiem, co stworzyłem. Boję się, że to może być... A! Będzie deficyt wody, niestety, już widzę. Odczuwalny. Ej, co się stało? Czemu mi to zblokowało? Co jest? Moment. Mamy bardzo fajne kombo. Jedną różdżką zmrażamy i dajemy pierwszy atak, a drugą dobijamy, kiedy cel jest nieruchomy. Tu powstaje dużo śniegu. Mi się wydaje, że niestety musimy kończyć. Jak ktoś chce zobaczyć resztę, oczywiście tak, zapraszam przede wszystkim do kolejnego tutaj uczestnika zbierającego i pomagającego w szlachetnej paczce, aka gra paczce. Ja dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli podczas mojego turnusu. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że to dopiero początek zbierania. A to chyba tyle. Tak? No więc do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Halo, żyjecie? Jesteście cali? Tak, 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 wiem, że muszę czas przełączyć, moment, tylko muszę tutaj ustawić wszystko i włączyć poprawny politycznie czat. Okej, został endgame. Więc ten, zrobimy to chyba. Tak. Mam builda na zamrażanie i mordowanie. Tapetuje pieniędzmi swój pokój, jakby co? Jedyny problem to są te pyły, które się tu zbierają. Ale tak, no widzicie. Wszystko ok? Oj, możemy zamrozić lawę, to jest ważne. 80 zdrowia, dziękuję, pan Ciatek. Co to za... to jakieś robactwo chodzi? Ty, muszę sobie obiad zamówić. Kurczę. To zrobimy to szybko i... Ty, jaki tu jest w ogóle lawina the game, nie? Mam tu przegięte różdżki, one są niestety zasługą cheatów z czatu. Ty... To jest ten, taki mały, jak się nazywało? Ty, zaraz, coś mi tutaj działo. Ta? Dobra. Takiej salwy dużo osób nie przeżywa, no. I to będzie problem. Zwłaszcza jak sobie zasypie przejście. Że z prawej pułapka była. A, hej. Oczko. Moment. Musimy teraz wszystkim napierdzielić na tym czacie. Co jest? A, czyli co jest? No, zamroziło mnie. Ty odbijasz czary, nie? Skurczysynu. Zajechałbym go, bo mnie denerwuje, ale... Spadowujemy stąd. O Boże. Nie, a okej, dało się. Zdychaj pan. Ej, 70 zł w zdrowiu. Gimbo Cthulhu. Co tam jest? Perka dajesz? Ej. Szlamokrew. Szlamokrew chyba sprawia, że jestem, mam trochę odporności na... Wszystko. Dobra. Tu jest chyba zejście. Bo tu widzimy jest ska... Chyba zdech. Tu pasowało chyba wejść, gdzie on blokuje to przejście. Nie, bo nie ma tutaj zejścia, no, zwróćcie uwagę. To pole siłowe mi to uratowało, zbawiło wręcz. Twarde wylosowało. Okej. Czyli 3500 złotych Cthulhu. O Jezu. Nie trafić z tego to jest dramat. Z tego też jak... Kurde, święty Mikołaj the game. Oho, pułapka, nie? Teleportatis połączone zawsze dawaj zredukowaną czas życia. Analiza. Krew, flaki. Co tam jest? Morze lawy, wody, prysznic teleportujący się, stworzonka. Okej. Gdzieś tu musi być już koniec, z tego co rozumiem. Przeładuj. Salwa. No i... Nie wiem, że tędy? Że walnęli napis. Nie, to tam jakieś pierdoły. W sensie wszystko poszło dobrze, nie? Mam nadzieję. Okej. Okay. Żyjesz? Kim ty jesteś? Tak, nie topesz z tego chińskiego tego. Nie wiem, jak ty żyjesz? Żyję. Chyba zdech. Tak, analiza. A, gdzieś tu musi być przejście. Że palę się, Jezu, sorry. Więc tak, musimy wiedzieć, gdzie iść. Bo tu są te muminy przeźroczystości. Co? Kurde. Słuchaj, zwabmy mumina przeźroczystości tutaj i pójdziemy w lewo. Przyzwól duch osłaniający. Chcecie mieć dobry uczynek? Możecie przyzwać duch osłaniający. Jeśli będzie co jeszcze. Osłaniać. Mały, ty żyjesz? Mówię, gdzie on jest? A. Okej, kwas. To jest gówno, ale... A na tym etapie nawet gówno może zabić. Dzięki. Kurde, jaka rzeźnia, mucha tu je. Dobra, mucha gruba zdechła. Jak coś zdaję sobie sprawę z poziomu zdrowia, dziękuję. Ty duch, dajesz. Jezu, ma problem. Dobra, ma problem, bo mam... Hatifnaty, co tutaj robią? To przejście. A jest to pułapka, Jezu, ty jeszcze żyjesz? Zobaczmy się... Okej, przerypiemy się przez tą ścianę. Potem zabijemy wszystkich w pomieszczeniu i to są chyba już skały świątynne. Tam w dół to już są skały świątynne, tak? Nie jestem ekspertem, ale... Że bez beczki wychodzą Hatifnaty, nie znałem tego. Okej. Zrobimy sobie znakomity snap. Dzięki. W PUBG są zmiany. Tak, jest dużo zmian. Tylko wiecie, jak jest z PUBG-iem. Odpalasz i... Jest gorzej niż w Star Citizenie. Bo Star Citizen się zmienia. PUBG jest tak samo... Tak samo zrypany od lat. Plus nie nazywa się 1.0. Ahaha, zabolało. Ty, ale żeby dwóch aż zmieść? Co?! To jest nierealistyczne w tym momencie. Bullet time. Daj mi. Jest chyba wyładował. Skubany, nie? Jak mieć teraz szybsze doładowanie tego, no to już wiadomo. Jakby zrobić laser z tych strzałek. A, zdechnięty, dobra. Okej. Okay. No, dawaj, że pasło. Oj, wchodzę. To jest to. Ostatnie testy. Nabierzemy wody. Zamraża elegancko. No i co ewentualnie? Okej, co to jest za działo kosmiczne? Pinpoint... A, miałem to, syf. Critical, dupical... To? Że skręca w kierunku wrogów. Czym się różni skręcanie od naprowadzania na wrogów? O, byłoby ciekawe, gdyby ten... Że nie przyspiesza pocisku. A, hej. Nieskończone czary. Na bossa może mieć sens. Dobra, weźmiemy dodatkowe zdrowie. I założymy, że wystarczy. Czy wziąć dodatkowe zdrowie? Znaczy, można zrobić też imba builda, jakbym napierdalać jakimiś giga fireballami, nie? To by było ciekawe. Ale zaczniemy tak, zdrowie najbardziej... A, tyle. Tego już nie chcemy. Jak coś, to mam tak, fireballe. Że zamrożę lawę i utknę. Trudno. Co to jest? Lawa w krew. Ile to kosztuje? Co wy na to? Lawa w dupę. Aha. Elo. Co jest? To już? Przegiąłem. Kurde. Nie poczułem tego bossa. Jezu, nie wiedziałem, on miał zdrowie gdzieś pokazane? Jezu, nie, dobra. Ajajaj, co to jest? Brickwork. Ty, zaraz. Tak, myślałem, że zasypie się, nie uda zrobić tego. Dobra, i sobie zobaczyć kiedyś, o co w tym chodzi. Jakaś symbolika z... Czekaj, Shadow mówi, to z lag. No, fajny lag. Tak, symbolika. Czy ostatnio wczytało, ale wczytało z jajami. No dzięki, no i tak. Jakby co, widzieliście, tak, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. I mi się należało to ten, nie wiem, czy polecam, właśnie nie wiem, może później.